No, mamy za 11, właściwie za 10, 6, kochani. No, dzisiaj noc była burzliwa u nas na oddziale, a to za sprawą takiego jednego aparata. Koledzy jeszcze śpią. Nie szło spokojnie nad ranem. Tar się krzyczał. Opiekunki nie dają sobie rady z nim. Nie ma faceta, to robi co chce. No i nie ma papieru. Dworze. Tak jest na dworze, kochani. No wczoraj w ciągu dnia padało. Ciotka już tam chodzi na dworze. Piętnaście po piątej już przyszła do pokoju. Otworzyli drzwi na dole. To już przyleciała, miauczała pod drzwiami. Wpuściłem ją. Pojadła. I poszła znowu, miauczała, żeby na dwór ją wypuścić. To ją wypuściłem. Kolega pampersuje, wynosi śmieci. Kolega papierosa szuka, tak? Macie tutaj jeszcze chłopcy. Chłopcy radarowcy. Opiekunka przygotowała im smaczne jedzenie za robotę. No ja się też załapałem. Kiciulki. No bo ja przy kotkach robię to, co mi się też należy. Także dostałem wędliny, które zostały wczoraj. Teraz opiekunka tam jakiś makaron swój w sosie z kawałkami mięsa i tak dalej. Tam jakieś majonezy, nie majonezy. Także podjadłem sobie trochę. No. To czekajcie. Masz mój. Kiciulko. Ty uciekaj. Ty chodź tutaj. Chodź tu. Zostaniesz osobna. Masz. No, jedz. Dostali po łuskacie. Maleństwo dostało. No, jak przyjdzie opiekunka, taka jedna pani, która do nas przyszła z innego oddziału, to ona mu zawsze przynosi też z domu ładnie ugotowane, pokrojone w kosteczkę. No poza tym jest też taka pani pokajowa tutaj na oddziale. Także ona jak ma zmianę, a wydaje posiłki na oddziale dla tych niechodzących, to zawsze mu tam to, co zostanie zmielone, mięsko przynosi, kładzie. Taki grubasek się zrobił z niego. No, chłopaki wynoszą śmieci, to ci co pomagają i dostają za to jedzenie. Także jakoś sobie personel radzi, a trzeba przyznać, że personel jest uszczuplony ostatnio u nas. Do tego stopnia uszczuplony, że na stołówkę już nie ma kto iść na dyżur. Nie ma kto. Jak są trzy osoby na przykład na 50 osób, to nie wyrabiają się. No, okazuje się, że nie ma chętnych. Płace nie są za wysokie, a wręcz niskie.
No nic dziwnego. No a ja dzisiaj ze żbiczkiem będę chciał jechać do weterynarza i z Piccolo. Żbiczek dziąsła, a Piccolo oczy i poza tym prycha, bąbelki puszcza. Ale zdaje się, że pojadę dopiero po południu. Dlatego, że ja do południa jadę do, to Leszek mówi, do Mrzezina na usunięcie kamienia. Co, najadłem się już? Już się najadłem? Aha, chyba idzie się załatwić w trawkę. Poleciał. Zaraz zobaczymy, kto tu je. Ktoś tu je? Nie je. Zjad. No trochę zostało. A też się dokończy. No. No i tak to, kochani, dzisiaj się rozpoczyna. Dzisiaj mamy 29 sierpnia 2022 rok. I poniedziałek, kochani. Także witam Was w poniedziałek. Was wita Was, poniedziałek wita Was. Isn't life so amazing? Sometimes it can get crazy, but hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.